Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę teraz być tutaj w tym miejscu i mogę stać przed Kościołem, Panie. I dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest, za to, że możemy teraz w Twoim imieniu gromadzić się tutaj, wywyższać Ciebie, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. I proszę Cię teraz, abyś błogosławił to rozważanie Twojego słowa. Niech Twoje imię będzie uwielbione pośród nas. W Twoim świętym imieniu modlę się o to. Amen. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy pewnie sobie zdajecie sprawę, jeżeli byliście ostatnio gdzieś w jakimś centrum handlowym albo gdzieś w jakimś takim miejscu, co się dzieje, to znaczy, że to szaleństwo, które tam się teraz odbywa, wskazuje, że chyba się święta zbliżają, bo po prostu żniwa. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy z powodu niedzieli pracującej muszą być teraz w pracy. Nie wiem, czy nas oglądacie, ale pewnie nas nie możecie oglądać, bo jesteście w pracy, ale pozdrawiamy, jak będziecie nas później oglądać. Ale słuchajcie, zbliżają się święta, jak zresztą widzicie tutaj też dekoracje się pojawiły, takie piękne, w ogóle chwała Bogu i dziękujemy Iwonce za takie piękne tutaj dekoracje. Wiecie, że to jest ręcznie robione wszystko, ale Anastazja też miała swój udział, też pięknie tutaj robiła te dekoracje, także dziękujemy Wam bardzo. Słuchajcie, zbliżają się święta. Ale nie wiem, czy na pewno wiecie, ale są takie piękne wersety w Biblii, jak chociażby Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 14, który mówi: a to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg przyszedł na ziemię. I ten piękny werset, który znajdujemy w Mateusza 1,23, gdzie jest powiedziane, że oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. Emanuel, czyli Bóg z nami. Bóg przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem i dzisiaj jest z nami. Bóg z nami. Jak sama ta myśl, gdy ja i tak myślę, mam nadzieję, że jak Bóg pozwoli, to kilka takich kazań będę mógł powiedzieć na temat tego, co to znaczy, że Bóg jest z nami w tych chwilach, w których jesteśmy, w których przeżywamy. Bo łatwo jest myśleć o tym, że Bóg jest z nami, gdy wszystko nam się układa, gdy wszystko idzie tak, jak powinno być, wszystko jest fajnie, rano wstaję, patrzę, wszystkie samochody zasypane śniegiem, wszyscy odśnieżają, a ja wyjeżdżam z garażu w ogóle, nie muszę nic odśnieżać. Nie, żebym ja tak miał, ale tak sobie myślę, że niektórzy tak mają. Podobno gdzieś tak mają niektórzy. Ale po prostu może jedziesz na nabożeństwo i po prostu wszystkie drogi odśnieżone i zielona fala, nie zatrzymujesz się na co chwilę na czerwonym świetle. I jedziesz i wiesz, że nie spóźni się do kościoła. Wow, jak to możliwe? Bo od razu przyjeżdżasz i znajdujesz miejsce do zaparkowania i wszystko jest pięknie, wszystko się układa. Przychodzisz do pracy, a tutaj szef mówi: proszę tutaj, panie Kowalski, do mnie tutaj. No chciałem powiedzieć, że dostaje pan podwyżkę. No nie, no po prostu jak ładnie jest, jak fajnie, i wtedy łatwo jest myśleć, że Bóg jest z nami. Gdy wszystko nam się układa, gdy wszystko jest tak, jak byśmy chcieli. Ale zupełnie inaczej jest, gdy czujemy się samotnie, gdy zmagamy się z różnego rodzaju problemami, jakieś myśli depresyjne, jakieś zranienia, zdrady. Po prostu w takich sytuacjach tak trudno jest myśleć o tym: wow, Emanuel, Bóg z nami. Bóg jest ze mną, wow, chwała Bogu. Jak trudno jest w takich chwilach myśleć w ten sposób. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, co to znaczy, że Bóg jest z nami w dolinach. Emanuel, Bóg z nami w dolinach życia, w ciemnych chwilach. Bo może jest w Twoim życiu ktoś, może ktoś Ci bliski, ktoś z Twojej rodziny, kto podjął, no powiedzmy sobie, niemądrą decyzję. Jak to boli Ciebie, gdy wiesz, że ktoś tak bliski Tobie podjął złą decyzję i zmaga się z konsekwencjami tej decyzji. A może lekarz powiedział Ci, że no niestety
ta choroba jest bardzo... może nawet śmiertelna. Nie mamy na to lekarstwa. Ten strach, który się w głowie pojawia. Może, nie wiem, może nawet po prostu seria rzeczy, które cię spotkają, wszystko się psuje, po prostu ty widzisz swoje konto, widzisz, że musisz wszystko to naprawić, ale tu nie masz czego naprawić, bo na koncie nic nie ma, a wszystko się popsuło. I jak żyć, co robić? Jak nawet pójść do pracy, jak nawet nie masz na bilet? Taka niepewność w sercu. Wiecie, tak mówię o tym, bo tak chcę uświadomić sobie i nam, jak czasami trudno jest myśleć o tym, że Bóg jest ze mną, że Emanuel, Bóg jest ze mną. Bo te sytuacje dnia codziennego, te trudne chwile, te doświadczenia ciemnej doliny są tak przytłaczające. I tak wydaje nam się, jak ja sobie z tym poradzę. Bo jak czytamy Biblię, to widzimy, że Biblia bardzo często opisuje dolinę jako miejsce, które jest albo niebezpieczne, albo jest jakieś takie trudne. Bardzo często w tych dolinach odbywały się bitwy i być może właśnie dzisiaj ja zmagam się z jakąś bitwą w moim życiu. Może są rzeczy w moim życiu dzisiaj takie, które po prostu otwieram oczy rano i myślę, dlaczego? Będę musiał znowu stanąć do walki, toczyć bitwę kolejny raz. W tej ciemnej dolinie. Często w Biblii doliny były takim miejscem oddzielenia i być może ja dzisiaj czuję się samotny, że ci, którzy byli mi tak blisko, nagle zostawili mnie. O, nawet nie powiedzieli o tym, że mnie zostawiają. Może ktoś wysłał SMS-a, powiedział, a tak przy okazji, do widzenia. Nie? Wiecie, tak czasami czujesz się, że Boże, dlaczego? Jak? Co? Ale chcę wam ci powiedzieć dzisiaj, że dolina także w Biblii to jest miejsce wzrostu i błogosławieństwa i doświadczania niesamowitych Bożych dzieł. I na tym chciałem się dzisiaj przede wszystkim skoncentrować. Dlatego chciałem przeczytać fragment z Psalmu 84, wersety od 5 do 7. Ja czytam dzisiaj z Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej, więc jeżeli macie Biblię Warszawską, to jest werset od 6 do 8, żeby nie było wątpliwości, ale Psalm 84, werset 5 do 7, tam znajdujemy takie słowa. Błogosławiony człowiek, którego siła jest w Tobie, w którego sercu są Twoje drogi. Ci, którzy przechodząc przez Dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem i idą z mocy w moc i ukażą się przed Bogiem na Syjonie. Jakie nieprawdopodobne słowa. Jakie cudowne. Tak jak ten werset 5 mówi, błogosławiony człowiek, którego siła jest w Tobie, w którego sercu są Twoje drogi. Błogosławiony jest człowiek, którego siła jest w Bogu. Nie wiem, czy możecie tam zmieniać te slajdy dla internautów, bo ja teraz mam opóźnienie, więc nie mogę tego robić. Słuchajcie, błogosławiony jest człowiek, którego siła jest w Bogu. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki to jest przywilej, że mamy Boga? Że Bóg jest z nami? Wiecie, ja wczoraj, gdy mieliśmy szkołę biblijną, miałem wykład z apologetyki i tak sobie pomyślałem, gdyby założyć, że Boga nie ma, to sama ta myśl, gdy próbowałem sobie to wyobrazić, to jest tak przerażająca, że mogłoby nie być Boga, który jest tak cudownym, wspaniałym Bogiem. Ale teraz próbowałem sobie wyobrazić ludzi, którzy nie znają Boga. Co tacy ludzie, którzy przechodzą przez tą ciemną dolinę, że nie mają siły iść dalej, co im pozostaje, gdy nie mają Boga? Ile razy słyszałem takie stwierdzenia od ludzi, że już nie mam sił, już nie daję rady, mam dość, już żyć mi się nie chce, bo już po prostu nie mam po co żyć, bo nie mam sił na nic. Słowa, które mówią ludzie, którzy
nie mają Boga. Ale gdy pomyślę, że błogosławiony jest człowiek, którego siła jest w Bogu, jaki to jest przywilej, że mamy Boga, w którym mamy siłę. Gdy ja już nie mam siły, gdy ja już nie mam mocy, gdy ja już nie wiem, co robić, to wiem, że mogę zwrócić się do tego, w którym jest pełna moc, w którym jest pełna moc i jest siła do tego, żeby zrobić kolejny krok. Mamy dostęp do tej mocy z góry. Dlatego Biblia mówi, że błogosławiony jest ten człowiek, którego siła jest w Bogu. Czy wyobraź sobie, że jeżeli ty masz Boga, ty jesteś tak błogosławiony. Nie daj sobie wmówić to, że jesteś jakiś taki, jak to ten świat może o tobie powiedzieć. Masz Boga. Masz siłę, którą czerpiesz od Niego. Może twoje źródło się wyczerpuje. Może naturalnie już brakuje ci sił, ale chcę ci powiedzieć, że źródło, które się nigdy nie wyczerpie, jest dostępne dla ciebie. I możesz czerpać z tego źródła. 2 Koryntian 12, od 9 do 10, apostoł Paweł mówi takie niesamowite słowa, gdy prosił Boga o to, żeby usunął ten cierń z jego ciała. I Bóg powiedział mu: wystarczy ci moja łaska, moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Może w ciele nie masz już sił, może ten cierń ci doskwiera, może ta dolina jest tak ciemna, że nie widzisz drogi wyjścia, ale chcę ci powiedzieć, masz Boga. Emanuel, Bóg z tobą, który jest twoją mocą, który może ci dać tej mocy, której potrzebujesz, żeby zrobić kolejny krok. W tej ciemnej dolinie masz dostęp do źródła wszelkiej mocy. Czy wyobrażasz to sobie? Po prostu wyznaj to, przyjdź do Niego i powiedz: Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej mocy. Bo błogosławiony jest ten, którego mocą jest Bóg. Chcę ci powiedzieć, że dolina, jak bardzo, jakkolwiek ciemna by była, jak bardzo trudna by była, jak być może jakkolwiek może się wydawać bez wyjścia, to dolina jest, to nie jest twoje miejsce docelowe, w którym będziesz żył. Ale dolina to jest miejsce, przez które przechodzisz i zmierzasz do miejsca świętego. Tak jak powiedziane tam było, do miejsca Boga, na Syjon. Do miasta Bożego. Zmierzasz tam. Nie jesteś tam osadzony. Ty nie musisz tam sobie mieszkania budować w tej dolinie, bo ty przez tą dolinę przechodzisz. Tak jak przeczytaliśmy w tym psalmie, błogosławiony, kto przechodzi przez dolinę, przechodząc przez nią. Dlatego, gdy jesteś w takiej dolinie, gdy jesteś w takim ciemnym miejscu, wiesz co, może zacznij myśleć o tym, dokąd zmierzasz. Podnieś swoje oczy i zamiast koncentrować się na tym, jak tutaj jest ciemno, jak tu jest strasznie, pomyśl o tym, gdzie zmierzasz, dokąd idziesz. Bo tak jak tutaj w tym psalmie 84,5 jest powiedziane, błogosławiony człowiek, którego siła, przepraszam, następny, myślcie, troszeczkę mi się tu pomieszało, Kolosan, widzicie, to nie tak tutaj, nie tak dobrze działa jak normalnie. Ale Kolosan 3:2 mówi: myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Jakkolwiek ciemna jest ta dolina, mogę wpatrywać się w to, jak ciemna jest i próbować dostrzec tam jakieś zarysy czegokolwiek, może jakaś nadzieja, może jakaś szansa. Nie, może podnieś swoje oczy ku górze i zacznij patrzeć na tego, który jest sprawcą i dokończyciela. Zacznij myśleć o tych Bożych drogach. Nie tylko o tym tu i teraz, jak tu jest źle, jak tu jest strasznie, ale zacznij rozważać to, że Bóg jest z tobą i do czego On cię powołał, dokąd zmierzasz. Ta Dolina Baka, psalm 84,6,
tam jest ciekawe powiedziane, że ci, którzy przechodząc przez Dolinę Baka i w innych tłumaczeniach, chociażby w Biblii Warszawskiej jest powiedziane, że to jest dolina, taka wyschła dolina. W innych miejscach też jest tłumaczone, że to jest Dolina Łez. Wyobraźcie sobie, być w miejscu, w dolinie, która nazywa się Doliną Łez, wyschła dolina, w której nie ma życia. Może zamiast roztrząsać to, jak bardzo tu jest źle, zacznij myśleć o tym, dokąd zmierzasz. Że Bóg jest z tobą. Nawet w tym trudnym miejscu, w tym suchym miejscu, w tym dolinie pełnej łez, Bóg jest z tobą. I ja nie mieszkam w tej dolinie, ale przechodzę przez tą dolinę. Tak jak ktoś powiedział, przechodząc przez Dolinę Baka. Nie ci, którzy sobie mieszkanie tam zrobili, ale ci, którzy przez nią przechodzą. Przechodzą. Dolina to nie jest cel mojej podróży, ale tylko to jest miejsce, przez które przechodzę do czegoś, co Bóg dla mnie przygotowuje. Tak jak psalm 23, werset 4, ten piękny psalm, i tak niedawno mogłem, też dzieliłem się na ten temat, tam jest takie piękne słowa, choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, choćbym nawet szedł przez taką dolinę, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wyobrażacie to sobie? Choćbym szedł właśnie tą doliną, przechodzę przez tą dolinę, nie muszę się bać, bo Bóg jest ze mną. Emanuel, Bóg z tobą. Wiecie, jak czyta się ten psalm 23, to jest takie piękne, bo do tego wersetu, do czwartego wersetu, psalmista opowiada nam o pasterzu, mówi o tym, jaki pasterz jest, czego pasterz, co robi w jego życiu, że to, że tamto. Ale gdy dochodzi do czwartego wersetu i mówi o tej dolinie, że przechodzi przez tą dolinę cienia śmierci, to już nie opowiada o pasterzu, ale mówi do pasterza, bo pasterz jest z nim. Ty jesteś ze mną tutaj. Ja już nie muszę, nie wiem, krzyczeć gdzieś tam do ciebie, może gdzieś tam jesteś, dzwonić do ciebie, próbować się z tobą łączyć na jakimś FaceTime, czymkolwiek. Nie, bo ty jesteś tuż obok mnie. Ty jesteś ze mną. Ja mogę z tobą rozmawiać, bo ty jesteś tuż obok mnie. Wcześniej to wiedziałem, jaki jesteś wspaniały. Wiecie to, o czym mi to mówi? Że to jest taka ciekawa zależność, że może na tych szczytach gór, gdzie jest tak pięknie, fajnie, wszystko widać, tam doświadczamy wspaniałych zwycięstw, ale tam w dolinie doświadczamy Boga w taki sposób, w jaki nie moglibyśmy Go doświadczyć w żadnym innym miejscu. Tam w dolinie. Bo tam w dolinie ja mogę rozmawiać z pasterzem, bo On jest tam ze mną. Ty jesteś ze mną tutaj. Naturalnie chcielibyśmy uciekać z tej doliny, chcielibyśmy jak najszybciej. O Boże, zabierz mnie stąd. Ale tak jak czytaliśmy w tym psalmie, droga na Syjon do miasta Bożego prowadzi przez dolinę. Nie obok doliny, ale przez tą dolinę. I może zamiast modlić się i wołać do Boga, Boże, zabierz mnie stąd, to może zacznijmy wołać, Boże, daj mi siłę, abym przeszedł tą dolinę razem z Tobą. Daj mi dostrzec Twoją obecność tutaj, w tej ciemnej dolinie. To jeszcze jedna rzecz, tam w 84 rozdziale, w tym psalmie, werset 6, tam jeszcze jedna taka rzecz, że nie tylko przechodzimy przez Dolinę Baka, ale zmienia się ona w źródło. A deszcz okrywa ją błogosławieństwem. I to jest właśnie to, że w dolinach bardzo często możemy doświadczyć takich błogosławieństw, takich rzeczy, których byśmy nie doświadczyli gdzieś tam na wyżynach, na szczytach gór. Dostrzegamy Boga takiego, jakim On jest. Job, który przeszedł przez to wszystko, o czym czytamy w Księdze Joba, na koniec powiedział, kiedyś tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale dzisiaj poznałem Cię. Moje oko Cię dojrzało. Teraz wiem, jaki jesteś naprawdę. Gdy jesteś w takiej suchej dolinie, wysłej dolinie, co robisz, gdy nie ma wody, a potrzebujesz dostać się do wody? Kopiesz studnię, żeby dokopać się do wody. Jest taka piękna historia, którą znajdujemy w drugiej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale. Tam w piątym wersecie czytamy, że kiedy Achab umarł, król Moabu zbuntował się przeciwko królowi Izraela. Król Moabu buntuje się przeciwko królowi izraelskiemu i ten wyrusza, aby z nim walczyć.
I czytamy później w wersecie 9. Wyruszyli więc król Izraela, król Judy i król Edomu, a gdy krążyli drogą przez 7 dni, zabrakło wody dla wojska i dla bydła, które szło za nimi. Koalicja wojsk wyruszyła do walki, ale 7 dni już krążyli i nie mieli już nic do picia. Nie mieli wody. Wycieńczeni. Smań. Bez wody, spragnieni. 7 dni. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji, czy byłaś, gdzie po prostu byłeś tak spragniony, że już nie miałeś na nic sił. Nie dopuszczaj do tego nigdy. Zawsze miej coś do picia, żeby... To nie jest nic przyjemnego. Ale w 16 wersecie 2 Księgi Królewskiej Bóg powiedział takie słowa do nich. Wykopcie w tej dolinie dużo rowów. Ale zaraz, Boże, po prostu czego Ty od nas oczekujesz? Czy Ty widzisz, w jakim stanie jesteśmy? Jesteśmy wyczerpani, wycieńczeni, spragnieni, nie mamy sił, a Ty jeszcze każesz nam kopać doły? Kopać rowy? Nie na to się pisałem. Ja miałem iść walczyć, a nie kopać rowy. Ja jestem do zaszczytnych celów, a nie do kopania rowów. Ale Bóg mówi dalej w 17 wersecie. Nie zobaczycie wiatru, ani nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina napełni się wodą tak, że będziecie pić wy, wasze trzody i wasze bydło. Jak to się stanie? Nie będzie deszczu, nie będzie wiatru, który miałby jakieś... Nie, po prostu nagle ta dolina wypełni się wodą. A, to po to mam kopać doły? Żeby zebrać tą wodę. Żeby mieć co do picia. Żeby moja trzoda, moje bydło też miało co pić. A mówi, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze jako dodatek, jako taki bonusik, wisienka na torcie, werset 18. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, bo On wyda także Moabitów w wasze ręce. Nie tylko zaopatrzę, nie tylko dam wam wodę do picia, ale też wydam waszych wrogów w wasze ręce. Zwyciężycie. I co się wydarzyło? Werset 20. Rankiem, w porze składania ofiary z pokarmów, oto przypłynęły wody od strony Edomu i ziemia napełniła się wodą. Wow. I ta historia mi pokazuje, jak warto jest zaufać Bożym obietnicom. Może to dla mnie się wydaje dzisiaj takie irracjonalne. Boże, dlaczego ja mam kopać teraz tutaj doły? Jestem zmęczony, nie mam siły, a Ty mi każesz kopać doły. Wiesz co? Jeżeli Bóg powiedział, tak jak wczoraj w szkole biblijnej, pastor Tomek bardzo często powtarzał te słowa, na słowo Boże robię to, co On powiedział. Skoro powiedział kop doły, to ja będę kopał doły. Bo On jest wierny. Ja myślę, że ta historia tak mi pokazuje trochę, tak jakby Bóg mówił, pokażcie mi waszą wiarę w to, co ja do was mówię, a ja pokażę wam swoją wierność. Pokaż, że ufasz mi, że jesteś w stanie zrobić to, do czego ci mówię, że na moje słowo zrobisz i pójdziesz tam, gdzie ja ciebie powołuję. A ja pokażę ci, jak wiernym Bogiem jestem. Gdy trędowaci przyszli do Jezusa, to co On im powiedział? Idźcie, pokażcie się kapłanom. Ale trędowaci szli do kapłanów po co? Gdy już byli zdrowi, gdy po to, żeby kapłani powiedzieli tak, ty już jesteś zdrowy, możesz wrócić do społeczeństwa, możesz wrócić do swojej rodziny, możesz wrócić do ludzi. Ale ci trędowaci, gdy usłyszeli słowa Jezusa, idźcie, pokażcie się kapłanom, oni cały czas byli trędowaci. Jest powiedziane, a gdy szli, zostali uzdrowieni. Na słowo Jezusa poszli i gdy szli, zostali uzdrowieni. Pokaż mi swoją wiarę, czy mi ufasz, a ja pokażę ci moją wierność, że jestem wiernym Bogiem. Może jesteś w tej dolinie,
Ale na Boże Słowo, jeżeli mówi do ciebie kop doły, to kop i przygotuj się na zaopatrzenie Boże. Bo On jest wiernym Bogiem. Bądź wierny w małym, a On będzie robił wielkie rzeczy. Tylko bądź wierny. Może zmagasz się z czymś w tej dolinie, ale na Jego Słowo zacznij kopać. I zobaczysz, jak woda zacznie wypełniać te wszystkie doły, wszystkie te rowy. I będziesz miał zaopatrzenie. Czasami jesteśmy tak zajęci rzeczami tego świata, że i takiego układaniem sobie życia w tej dolinie, tam, gdzie akurat teraz jesteśmy, że ja myślę, że to jest taki obraz, jakbyśmy, nie wiem, idąc do hotelu gdzieś na jedną noc, zanim pójdziemy do tego hotelu, biegli do sklepu, nie wiem, do Ikei i tam kupowali jakieś meble, ozdoby, inne takie rzeczy, po to, żeby sobie przystroić ten pokój. Po czym na drugi dzień rano po śniadaniu wyjeżdżamy i zostawiamy to wszystko. Tak czasami wyglądamy. Próbujemy sobie tą dolinę jakoś tak przyozdobić, jakoś tam, żeby nam się tutaj w miarę wygodnie żyło, zapominając o tym, że tak naprawdę to nie jest mój dom. I całą swoją energię wszystko poświęcam na tą dolinę, zapominając o tej wieczności, o tym, co Bóg dla mnie przygotował. Że On powiedział, idę przygotować wam miejsce, abym, gdzie ja jestem i wy byli, abyście wy też by tam byli. Tam jest moje miejsce, tam jest mój dom. Tutaj ta dolina, to jest tylko, ja tu przechodzę tylko. Może czas, żeby się zatrzymać w swoim życiu i dostrzec to, że ta dolina, to nie jest mój dom. To jest tylko miejsce, przez które przechodzę. Zmierzam do czegoś. Może tak jak Mojżesz, który pasł trzodę, nagle zobaczył ten krzew, który płonął i podszedł do niego, zatrzymał się w tej pracy i zaczął rozmawiać z Bogiem. Może jest czas, żeby się zatrzymać w swoim życiu i uświadomić sobie, że Emanuel, Bóg z nami. I przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, co Ty masz dla mnie? Gdzie Ty chcesz, abym poszedł? Co mam robić? Wiecie, te święta, które po prostu w tym chaosie, w tym wszystkim, co się dzieje wokoło, po prostu może jest to czas dobry, żeby się zatrzymać chociaż na chwilę i zastanowić się, co to znaczy, że Emanuel, Bóg z nami, nawet w tej ciemnej dolinie, nawet w tym trudnej chwili, z którymi się zmagam. Boże, po prostu, jak ja Ci jestem wdzięczny za to, kim jesteś, oczekuję Twojego działania w moim życiu. Zobacz, wykopałem doły, czekam na Twoją obietnicę, czekam na spełnienie Twoich obietnic, bo Ty jesteś wiernym Bogiem. Napełnij mi swoją obecnością. Znaczy, jestem pusty. We mnie nie ma nic. Wszystkie rzeczy tego świata zostawiam. Chcę, żebyś Ty mnie napełnił swoją obecnością. Zapominamy o tym, że Bóg nie obiecał nam nigdy, że nie będziemy przechodzić przez doliny, ale obiecał nam, że będzie z nami. Emanuel, Bóg z nami. I tak jak tutaj w 7 wersecie tego psalmu jest powiedziane, że oni przechodząc przez to doliny i idąc z mocy w moc i ukażą się przed Bogiem na Syjonie. Kiedyś skończy się ta dolina. Dojdziemy do tego miejsca, spotkamy się z Bogiem, będziemy w Jego obecności. Myślę, że ja tak sobie wyobrażam, że gdy tak stanę przed Bogiem i tak popatrzę wstecz na swoje życie, to będę aż zawstydzony, będzie mi aż głupio, że tak bardzo i tak wiele energii poświęcałem na te rzeczy w tej dolinie, a zupełnie zapominałem o tym, co najważniejsze, o wieczności. Ostatnio się tak bardzo mnie to poruszyło, tak rozmawialiśmy z Renią i mówimy, ja już jestem gotowy na to, żeby spotkać się z Panem. W każdej chwili, jeżeli Jezus, Ty powrócisz, w każdej chwili jestem gotowy. A Renia powiedziała, ja jeszcze chciałabym doczekać momentu, gdy moi synowie będą szli za Bogiem. I tak sobie wtedy pomyślałem, jejku, są takie rzeczy, które są tak ważne, a my zajmujemy się takimi szczegółami. Próbujemy sobie przyozdabiać te doliny, żeby nam było wygodniej, żeby było... A zapominamy o tym, że są rzeczy, które są o wiele ważniejsze.
Są ludzie, którzy idą na wieczne potępienie. Wokół nas. Ale wiecie, kiedyś każdy stanie przed Bogiem. I sobie uświadomimy, że w naszym życiu On był z nami. Tylko czy my korzystaliśmy z tego, że On z nami jest? Czy byliśmy tak zajęci tym życiem, że nie dostrzegaliśmy tego? On mówi, będziecie szli z mocy w moc, bo to On jest tym, który daje nam moc. To On jest tym, który nas umacnia. Tu nie chodzi o mnie, o to, jak ja sobie radzę w życiu, ale o to, czy ja potrafię czerpać z tej mocy, którą On mi daje. Boże, ja nie mam siły, ale wierzę, że Ty masz moc, aby mi dać do wszystkiego, żeby kolejny krok nawet zrobić. Żeby wstać z łóżka, odśnieżyć samochód. No bo tak zasypało. Dlatego, Boże, chcę Cię wielbić. Też w tej dolinie. Bo chcę Ci powiedzieć, jeżeli nie nauczysz się chwalić Boga w dolinie, to nigdy nie zaczniesz Go chwalić na górze. Tak ważne, żebyśmy nauczyli się tego, jak wielbić Boga tam w dolinie. Aby nasze serce było przepełnione wdzięcznością. Też wtedy, gdy będziemy na szczycie. Cokolwiek jest w moim życiu, chcę Ci powiedzieć, Bóg jest Emanuel. On jest z Tobą. On jest z Tobą. I może dzisiaj jesteś w tej dolinie, ale chcę Ci powiedzieć, podnieś swój wzrok. Zobacz, że On jest z Tobą. Zobacz na tego, który jest sprawcą i dokończyciela, bo chcę Ci powiedzieć, On, i to zapisz sobie na lodówkę, na lodówce, gdziekolwiek, On nie przyprowadził Cię do tego miejsca, w którym teraz jesteś, po to, żeby Cię tam zostawić. On jest z Tobą. I być może teraz jesteś w jakiejś dolinie, może zmagasz się z czymś, ale wiedz, że On nie przyprowadził Cię do tego miejsca po to, żeby Cię tam zostawić. Bo On jest z Tobą. Emanuel. Dlatego pamiętajmy o tym, że dolina to jest miejsce, przez które przechodzimy. Ale bądźmy gotowi na to, co On przygotowuje, na to, czego doświadczymy, gdy już wyjdziemy z tej doliny, gdy ukażemy się przed Bogiem na Syjonie. Dlatego pamiętajmy, że On ma moc i On może zamienić tą wyschłą dolinę łez w miejsce, gdzie będą płynąć źródła, gdzie będzie woda, gdzie będziemy mogli czerpać z tego. Bo On, tak jak powiedziane jest w tym psalmie na początku, błogosławiony, którego moc jest w Panu. On jest moją mocą. I ten Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg z nami w dolinach naszego życia. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami, że Ty przyszedłeś na ten świat 2000 lat temu, przyszedłeś, aby oddać swoje życie za nas, ale Ty obiecałeś, że będziesz z nami, Ty jesteś z nami, Ty przeprowadzasz nas przez te wszystkie ciemne doliny. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność pośród nas i za to, że Ty jesteś z nami. Że mamy Boga, który jest zainteresowany, nie takiego, który stworzył ten świat i zostawił go, żeby sobie jakoś tam radził, ale Ty jesteś z nami. Ty jesteś Emanuel, Bóg z nami. Dziękujemy Ci za to. Jeżeli ktoś ogląda nas i nigdy nie poznał Boga w ten sposób, jako Emanuela, który jest z Tobą, który oddał swoje życie za Ciebie, to przyjdź do Niego w prostej modlitwie. Zawołaj do Niego: Jezu, zbaw mnie, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia. Daj mi nowe życie, wejdź do mojego serca, zamieszkaj w moim życiu. Daj mi się odwrócić od tych wszystkich rzeczy z mojego życia starego. Po prostu chcę żyć nowym życiem dla Ciebie. I chcę doświadczać tego, że Ty jesteś ze mną. Boże, jak ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś z nami. Cóż za przywilej wiedzieć, że mamy Boga, który nie tylko siedzi gdzieś tam wysoko, który patrzy z obrazu i my modlimy się tego obrazu, a ten obraz ani razu, po prostu, ale Ty jesteś Bogiem, który jest z nami. Boże, dziękuję Ci za to. Uwielbij się w naszym sercu, w naszym życiu. O to Cię proszę w Twoim świętym imieniu. Amen.